Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Moi drodzy, w poprzednim odcinku wykonaliśmy od groma zadań pobocznych. Udało się zabić Hoszpaka, odnaleźć Sengrata, znaleźć miecz Ferosa i koniec końców odnaleźć amulet Angara. I teraz pytanie za 200 punktów, dlaczego znowu muzyczka nie gra? I pytanie za 300 punktów, czy ja te lodowe wilki... A, chwileczkę, to ja chyba jakąś głupotę powiedziałem w poprzednim odcinku, że lodowe wilki są tak samo mocne jak wargi. Zdecydowanie nie są tak samo mocne. Czekajcie, no pasowałoby, żeby muzyczka się włączyła. I dlaczego śnieg nie pada? Co to się porobiło? No halo, muzyka zagra czy nie zagra? Wiecie, tak bez muzyki, tak wiecie, no Gothic bez muzyki, no to 2 na 10. Tu z tymi ziomeczkami zaraz zagadam, tylko chciałbym właśnie mieć muzyczkę. Mogę prosić? No wreszcie. Jasny gwin, naprawdę Gothic bez muzyki to traci to sporo. No ale to jest bardzo prosty tutaj rachunek. Wynika to z tego, że muzyka po prostu jest przekozacka. I moi drodzy, tutaj tylko skończę eksplorację. Ubiję na przykład tego schaba. Pozbieram to, co trzeba i zagadam z tamtymi jego mościami. Podejrzewam, że teraz troll zejdzie na jakieś 3-4 hity. Dobra. No chodź. Co ty, nie chcesz ze mną walczyć? No to ja z tobą zawalczę. O matko, ale jeszcze umie walnąć. No to ci grubas. Dobra. No ale teraz nawet troll nie stanowi większego zagrożenia. Okej, tutaj nie chcę za bardzo podchodzić, ponieważ tam krążą lodowe golemy. Z tego co się orientuję, są to chyba najsilniejsze odmiany golemów w grze. Tak więc jeszcze go tylko o szybciutko łowcę smoku martwego okraść i tyle. I gdzieś tu była taka fajna jaskinia chyba tutaj. Powiem wam, że za dzieciaka wywołała we mnie lekką traumę, ponieważ ta jaskinia ma w sobie taki dziwny myk. Bardzo rzadko stosowany w Gothiku. Ale jak najbardziej na propsie, jak najbardziej oryginalny. Czujecie to? I teraz cyk, uwaga. Za nami respi się ork i parę czarnych goblinów. Uwierzcie mi, że za dzieciaka to myślałem, że ze skóry wylezę ze strachu. I teraz rodzi się pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czyżby ta jaskinia, nie wiem, była jakaś przeklęta czy cokolwiek innego? Co nie zmienia faktu, że jest to bardzo fajny zabieg ze strony twórców, który bardzo mocno propsuje. No i wreszcie za co. Jasny gwin, czasami jak ja się zakręcę, to jest koniec świata, normalnie jak obrót od rowera. Bardzo fajnie, że zaczął padać śnieżek. Normalnie czuć ten mróz wychodzący z ekranu. Kocham to, kocham normalnie, kocham, że twórcy dali jakąś tutaj zimową atmosferę, bo naprawdę w klimatycznych gierkach takie mroczne i jeszcze dodatkowo śnieżne lokacje po prostu jeszcze potęgują i tak już gęsty klimat, no po prostu kocham to. No i dobrze, kogoż my tu, moi drodzy, mamy? Mamy Bulka i oczywiście jego kompana Sylwia, właściwie Sylwia i jego kompana Bulka, więc zagadajmy najpierw z Bulkiem, nie wiem czy będą dobrze, czy źle do nas nastawieni. O co chodzi? Cholernie zimno. Nie wiem, czemu Sylwio koniecznie chciał tu przyleść. W okolicy pełno jest miejsc, gdzie można coś znaleźć. A poza tym wszystko w porządku? Nie teraz! Zamarzam! Chcę się tylko stąd szybko wydostać. Okej, czyli Bulko nie jest zadowolony ze swojego położenia, a Sylwio? A niech mnie. Szukasz łatwej kasy, he? Wiedziałem. Masz duszę najemnika. Słuchaj no, jeśli myślisz, że tu zarobisz, to jesteś w błędzie. Ja byłem pierwszy. Rozumiem. Nikt nie lubi dzielić się łupem. Ty to powiedziałeś. Teraz znikaj. A jeśli tego nie zrobię? Nie zgrywaj mi tu ważnego. Spadaj, albo skończysz jak ta świnia leżąc na śniegu z bebechami na wierzchu. To byli twoi ludzie? Już nie. Żadna strata. Ci idioci byli nic nie warci. Co im się stało? Nie potrafili poradzić sobie z lodowymi gigantami, a teraz wąchają kwiatki od strony podłoża.
Skoro taki z ciebie twardziel, to może ty spróbujesz. Dlaczego sam się ich nie pozbędziesz? Spokojnie, spokojnie. Nie strosz się tak. Jeśli chcesz znać moje zdanie, to robisz ze strachu pod siebie. Co ja będę z tego miał? Ja wiem. Powiedzmy 1000 sztuk złota. Co ty na to? Dobra, a co ty będziesz z tego miał? Ten znowu to samo. Mam zamiar powłóczyć się po lodowej krainie. Jest parę spraw, z którymi mam problem. Co takiego kryje w sobie lodowa kraina? Ty chyba nie masz dość tych swoich pytań, co? Dobra, powiem ci. Tutaj, za klifami, rozciąga się lodowa kraina, jakiej nigdy jeszcze nie widziałeś. Podobno znajduje się tam wielki skarb lodowego smoka. Ja zaś chcę tego skarbu. Więc jak? Zgadzasz się czy nie? W porządku. Czemu nie? Pośpiesz się więc. Nie mam dla ciebie całego dnia. Czyli Silvio jest takim samym bufonem, jakim był i szczerze powiedziawszy nie chce mi się za bardzo wierzyć, że on mi zapłaci za rozprawienie się z, jak to określił, lodowymi gigantami, czyli z lodowymi golemami. 1000 sztuk złota, wątpię, on w życiu nie będzie taki szczodry. No dobrze, teraz pytanie, jak to ugryźć, bo lodowe golemy mają taką brzydką cechę, że lubią strzelić bryłą lodu. Spróbujmy tak po prostu wlecieć na nie i tyle. Aj, niestety, nie myślałem, że nie zdążą. Dobra, jeszcze raz. Trzeba to jakoś szybciej załatwić. Czekajcie, jeszcze raz spróbujmy. Do 3 razy sztuka mawiają. Właściwie to jest drugi temat, ale to okej. Dobra, udało się. Okej. I one właśnie mają to do siebie, że nie odrzucają, tylko biją, nie? I to biją dosyć mocno. Ale za każdego z nich jest 450 expa, więc wow. Dobra, no i to było tyle, więc udało się bez większych kombinacji, jednak niestety znowu muzyczka nie gra. Ale to nic, pozbierajmy co się da. Zaraz wrócimy na tamto poletko i muzyka ponownie zagra, więc spoko luz. Tak, oczywiście martwi łowcy smoków nie mają nic w sobie nadzwyczajnego. No i moi kochani, jaki jest plan na ten odcinek? Oczywiście rzecz jasna. Dotrzeć do leża lodowego smoka. Z tego co mówił Pedrakan, lodowy smok rzekomo jest najpotężniejszy z wszystkich gadów tutaj w Górnicie Dolinie, tak więc może być grubo. Dobra, zagadajmy z Sylwiem. Przejście jest bezpieczne. Pozbyłem się lodowych gigantów. Świetna robota. Niech no i ja się przyjrzę. Chwileczkę. A co z moimi pieniędzmi? Wszystko w swoim czasie. Okej, czyli tak jak się spodziewałem, Sylwio nie jest tutaj skory do zapłacenia nam chociażby złamanego grosza, no ale to tylko naiwny by uwierzył, że Sylwio coś nam zapłaci, biorąc pod uwagę charakter tej postaci. Zobaczymy, co będzie dalej, bo tam już się rozciąga tak zwana lodowa kraina. Okej, aha, tam Bulko dopiero idzie, spoko. Co dalej? Cóż, obawiam się, że nie jest dobrze. Najlepiej będzie, jeśli pójdziesz przodem, a ja za tobą. Najpierw mi zapłać. Kiedy pozbędziemy się smoka, dostaniesz tyle złota, ile zdołasz unieść. Czyżbyś się bał? Nonsens. Przestań bredzić, tylko prowadź. Niech ci będzie. No, dalej! Do dzieła! Moi drodzy, nawet nie ma sensu się z nim kłócić, ponieważ w sumie chyba wiadomo, jak to się skończy. Ale teraz tak, tutaj niestety gra ma niestety bardzo brzydką tendencję do pokazywania access violation, czyli po prostu do takiego, wiecie, już klasycznego błędu, który wywala do pulpitu. Tak więc, co tutaj będzie się działo? Na razie nie będę tutaj specjalnie eksplorował, tylko zabijał bestie, które zwyczajnie stoją mi na drodze. Rzekomo naprawia się to wszystko dopiero po zgładzeniu lodowego smoka.
Tak więc pozwólcie, najpierw tylko wybiję te wilczki. Tamte golemy zostawię sobie na deser. Po prostu zwyczajnie po zabiciu lodowego smoka i tyle. Okej, na razie się nie wywaliło. Troszeczkę, tak powiem wam szczerze, siedzę jak na szpilkach. I z tego co się orientuję, Union tego też specjalnie jakoś nie naprawia. No chodźcie, 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 jeszcze roczeki. Dobra, spoko, na razie się nie wywaliło. Tak więc co, no przed nami połacie lodowej krainy. Mam nadzieję, że to wszystko w miarę pójdzie bez większych tutaj problemów. Oczywiście jaszczuroczłeki nie stanowią żadnego zagrożenia, zwłaszcza w takiej małej ilości, tam jeden czy dwa okazy, to jest tam piwko. Dobra, jeden i... no, ten mnie nawet nieźle posiekał. I warto tutaj zauważyć dwa takie ciekawe szczegóły, że płatki śniegu, kiedy spadają na ziemię, to w fajny sposób się rozpuszczają. A drugi taki fajny, ciekawy myczek jest taki, że dźwięki siekania wszelkiego rodzaju bestii są nieco inne, takie wiecie, jakby po prostu ktoś młotem uderzał w lód, taki zamarznięty. I tak samo jak broń upada, też jest taki dźwięk, jakby spadła na śnieg, więc bardzo fajny myczek ze strony twórców, bardzo fajna taka dbałość o szczegóły. Oczywiście, moi drodzy, ta cała lodowa kraina to były nowy obóz, doskonale nam znany. Tak, tu kiedyś stał Jarvis, teraz stoi jaszczuroczłek, więc pozmieniało się nieźle. No i tutaj też jest ciekawe miejsce do eksploracji oraz do ekspienia. Ale tak jak mówiłem, najpierw chcę się rozprawić z najsilniejszym rzekomo smokiem, czyli właśnie ze smokiem lodowym. Tak, tutaj całą knajpę zasypało, więc grubo. Dobra, jeszcze ty. Spoczko. Ile brakuje mi do poziomu? Bardzo niewiele. Naprawdę tutaj Korinis, Górnicza Dolina to po prostu jest chyba najlepsze ekspowisko, jakie można sobie tylko wyobrazić. Bo kraina stosunkowo mała, ale bardzo mocno wypełniona wszelkiego rodzaju stworami. No i tam już widzę skarb, a jeżeli widać skarb, to z pewnością niedaleko będzie leże smoka. Dobra, łyknę sobie troszeczkę eliksirów. Tak, jest, mam jeszcze od groma. A jakby co, to będę sobie tam radził za pomocą zwojów z leczeniem i też będzie spoko. Dobra, dwa to spoczko, jeszcze sobie poradzę, ale się dałem posiekać, matko jedyna. No ale level up. I czyżby? Tak, 802 punkty życia. No to już jest po prostu moc i co tylko. Czyli będę musiał zużyć 8 eliksirów leczniczych do pełnego uzupełnienia życia, albo po prostu pełni życia użyć. No dobra, ile tych wilczków się na mnie rzuci? Jeżeli 2-3 sztuki, to tam pół biedy, nie? No ale to się chyba rzuci całe statko. No trudno, ale one za dużo nie biją, więc chodźcie wszystkie. Dobra. Pamiętam, że kiedyś miałem z nimi bardzo duże problemy, chociaż nie wiem jakim cudem, ale miałem. I tam już widać lodową bestię. Tak więc przed nami niedługo, no, dosyć pewnie trudny pojedynek, bo podejrzewam, że chyba to jako jedyny smok, ten lodowy, może nam sprawić jakieś tam problemy. No, trzy jaszczuroczłeki, byleby się nie dać teraz w jakiś głupi sposób oklepać. No tak jak teraz właśnie, że zblokował. Bo one mają zdecydowanie większy atak niż orkoje wojownicy. To się da odczuć. Dobra. Tylko wiecie, oni walczą w taki sam dziadowski sposób, nie? Dobra, tutaj jeszcze z boczku chciałbym to obejść wszystko. Tutaj mam jeszcze 2-3 lodowe wilki. To spoko, luz. Tak, smog nie reaguje, smog jakby na nas czekał, my w sumie też czekamy na ten pojedynek już mocno. Dobra, na razie, moi kochani, jest nie najgorzej, bo gierka się nie wykrzaczyła. Ale to jest właśnie jedyne takie miejsce, gdzie się gra lubi wykrzaczyć. Czy go trafię, tego jaszczuroczłeka? Bo nie chcę blisko do smoka podchodzić. Może kiedyś się uda. Troszkę bliżej. No pasowałoby, bo trochę tych umiejętności już ma strzeleckich, ale... No oczywiście, orka to się trafiło z 200 metrów. Ale to jest damage, ua. Nieźle, na hita teraz zejdzie. Tak jest. No dobrze, moi drodzy. Czyli co? Uzupełniałem sobie HP. Tak jest. Jak zwykle dla penerki, tak wiecie, dla kurażu, że tak powiem, ubierzemy sobie przed pojedynkiem troszkę bliżej może gadziny. Założymy sobie oko i nosa. Wiecie, tak już w sumie tylko dla tego efektu. O tak. Dobra, możemy ściągnąć XD.
No i cóż, 60 punktów nauki, 37 poziom i zobaczymy, jak będzie wyglądał pojedynek z najsilniejszym, jak tutaj twierdził Pedrakan, smokiem. Zobaczymy, sam jestem ciekaw. No to co, moi drodzy, lecimy z tematem. Dlaczego zakłócasz mój odpoczynek? Czy mam się zakopać jeszcze głębiej, byście mnie wreszcie zostawili w spokoju? Zaprawdę jesteście niezwykłymi istotami. Nieważne, ile razy przetoczy się przez was lodowaty wicher śmierci, zawsze znajdzie się jeden, który powstanie z popiołów, myśląc, że sądzonemu być bohaterem. Ale to się wkrótce zmieni. Osobiście dopilnuję, by tym razem żaden z was nie powstał. Milcz! Na moc świętego oka, które powierzono w moje ręce, zaklinam cię, odpowiedz na moje pytania. Pytaj więc. Twoja wiedza i tak na nic ci się nie zda. Kim jesteś? Jestem Finkrek, pan lodu i śniegu, strażnik spotkania i ten, który zakończy twój nędzny żywot. Któremu bogu służysz? Jakież to przeklęte bóstwo pozwala, by tak odrażające istoty jak ty chodziły po naszym świecie? Próżno się trudzisz, próbując ogarnąć znaczenie naszego spotkania, mały bohaterze. Beliar nie tylko pozwolił na nasze przybycie. On kazał nam tutaj przybyć. Wsłuchani w jego święte słowa nie spoczniemy, póki nie spełni się jego wola. Gdzie znajdę twego pana? Jego skarbiec znajduje się w kamiennym dworze Irdorat. Tam go szukaj. Póki nie uda mu się przywrócić właściwego porządku świata, będzie tam spoczywał, pogrążony w zadumie. Daruj sobie szczegóły. Powiedz mi lepiej, gdzie się znajduje ten dwór Irdorat. Rozczarowałeś mnie, człowieczku. Przezwyciężyłeś tyle przeciwności i pokonałeś niemal wszystkich z nas, a teraz ośmieszasz się własną niewiedzą. Jeśli nazwa Irdorat nic ci nie mówi, lepiej udaj się do swoich magów i poproś, by pozwolili ci sobie usługiwać. Bo najwyraźniej nie jesteś jeszcze gotów wydźwigać brzemię prawdziwej wiedzy. Władza oka nade mną dobiegła końca. Twój czas na tym świecie również. No to lecimy, moi drodzy. O, nie, no nie jest aż taki mocny. I widzę też nie specjalnie kumaty. Chociaż no coś tam bije jeszcze, nie? Dobra, jeszcze raz. O matko, jakie to było proste. To było aż za proste. Serce lodowego smoka, smocze łuski. Ale moi drodzy, Fingrek, pan lodu i śniegu, strażnik spotkania, powiedział dużo ciekawych faktów, ponieważ wspomniał, że Beliar kazał im tutaj przybyć. No dobrze, Beliar kazał przybyć, ale przecież wiemy wszyscy, że to śniący ostrze burzy. Co to w ogóle jest? Że to śniący swym ostatnim boskim krzykiem, świetna kosa i super wygląda. Swym ostatnim boskim krzykiem, który brzmiał przybywajcie, no i przybyły wszystkie, nawet smoki. Czyli czy śniący jest Beliarem, czy też wysłannikiem Beliara? No na to wychodzi. O, smocze jajko. No to ciekawa sprawa. Tak więc tutaj nie wiem, co twórcy mieli na myśli. Czy śniący to Beliar? No bo w sumie śniący kazał im przybyć, a tutaj mówi Fingre, że Beliar kazał im przybyć. Albo jest to awatar Beliara? Ciężko to rozkminić. Sam jestem ciekaw, jakie wy macie tutaj opinie w tym temacie. No i okej, możemy się po tutaj naszym byłym nowym obozie rozejrzeć. 6000 nam wpadło expa za Fingreka. Czyli brakuje nam tylko 10 tysięcy punktów expa na samego poziomu. No powiem wam, że przy dobrych wiatrach czyżby 40 poziom był w naszym zasięgu? No zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, jak to się będzie układało. Oczywiście 40 poziom podczas naszej eksploracji dalszej w Górniczej Dolinie. Tutaj się jeszcze rozejrzyjmy. Tam coś widzę, jakiś jakby zwitek papieru, nie? Tak jest, wiadomość. Aha, okej, trochę się zbagowało. Oczywiście, moi drodzy, tutaj jest były nowy obóz. Tutaj było chyba wejście do tej głównej jaskini.
I tutaj pod górkę jakby się szło do magów, jednak niestety no nie będziemy mogli już tam wejść, bo lodowy smog zmienił wszystko w lodową krainę. Ta wiadomość, która? To nie ta. Nie, czy to ta jest? Nie, to jest Gilbert ta wiadomość, a ta? Tu jest chyba Saturasa wiadomość. Opuściliśmy obóz i zamierzamy udać się do samego centrum destrukcji. Może tam znajdziemy odpowiedzi, których szukaliśmy przez tyle lat. Jeden Adanos wie, dokąd zawiedzie nas ta ścieżka. Adanos niech będzie z nami. Saturas. Aha, czyli to jest taka notka informująca nas jakoby o wyjściu magów wody z obozu po upadku bariery. No całkiem ciekawy tutaj strzępek, że tak po informacji. No i cóż, czas teraz najwyższy rozejrzeć się tak na pełnej bombie, że tak powiem, po lodowej krainie. Tutaj ta ścieżka prowadzi nas, o matko, dwa kolejne lodowe giganty. No to ciekawie nie będzie chyba. Trzeba będzie sobie jakoś z nimi poradzić. Ta ścieżka, jak moi drodzy zapewne wiecie, prowadzi nas do... czy też prowadziła nas do wolnej kopalni, którą jeszcze całkiem niedawno odbijaliśmy wraz z Gornem. Dobra, ten i ten. Zdąży ten, nie zdąży. Lejemy. Bo oni leją mocno. Gleba, i teraz ty. No, nie jest tak strasznie. No, pozwól. One na szczęście nie odrzucają. No, dobra, zdążył mi walnąć, ale ja jemu również. Mamy runę, topór wojenny. Co to za topór w ogóle jest? I tu skórzany mieszek, spoko. Topór wojenny. Też ciekawa broń. To w ogóle dużo, dużo ciekawej broni dwuręcznej. Dobra, chlapniemy sobie pełnię życia. Czy ja po tych skałach mogę się tutaj dostać gdzieś dalej? Mogę. O matko. Czyżby twórcy aż tak mocno tego nie dopatrzyli? Tak. Czekaj. Ale czy ja będę mógł dostać się z powrotem? Okej, no wychodzi na to, czekajcie, zrobię sobie sejwika, tak z ciekawości, czy tutaj ta ścieżka została doprowadzona dokądś, bo dokładnie tego nie pamiętam. Z tego co się orientuję chyba nie, ale warto to sprawdzić. Ta ścieżka tutaj dokładnie nas prowadziła do wolnej kopalni. Tak, no szkoda, że tutaj ten obszar został wycięty, chociaż w sumie już, czekajcie, faktycznie ta ścieżka tu prowadzi, bo się załamie, faktycznie. Ale no niestety dalej świat jest już wycięty i koniec. Tak, no tutaj twórcy ewidentnie nie doprowadzili tego do końca. Ten obszar nie miał w sumie zbyt dużego, nie licząc tego jednego epizodu z odbijania wolnej kopalni, nie miał zbyt dużego potencjału. Ten potencjał oczywiście był w pierwotnych założeniach Piranii, jednak wiadomo, że Gothic pierwsza część to przechodzi przez takie perturbacje, że o tym naprawdę można byłoby godzinny film zrobić i naprawdę no, byłby ten film wypełniony treścią po brzegi. Ale przynajmniej trafiliśmy na ścieżkę do wolnej kopalni, której nie ma. Tak więc nieźle. Dobrze, teraz możemy sobie zejść na dół i zacząć dalej tutaj, czy też kontynuować dalej eksplorację. No bo lodowa kraina jest dość dużym płaciem terenu. Tak jak nowy obóz był duży, to też te płacie są spore. Wszędzie gdzieś jakieś bestie nas czekają. Oczywiście to jest duże pole do popisu, do poekspienia sobie. Tak więc co, moi drodzy, bardzo fajnie, że wszystkie smoki zostały zgładzone. Oczywiście wszystkie smoki w Korinis. No chyba, że Oryk nam nagle doniesie o pojawieniu się kolejnego, chociaż wątpię. Tak więc nasze główne zadanie tutaj w Korinis zostało zakończone. Czyli teoretycznie moglibyśmy już pakować Manjur i lecieć do Korinis. Jednak oczywiście ja nie mam zamiaru tutaj zostawić tylu dziesiątek tysięcy expa. To jest niewykonalne. Wybaczcie, że ja tak często w tym odcinku zapisuję, ale wiecie, że lodowe golemy to są... Ogólnie golemy w dwójce są takie mędy, że koniec świata. Dobra, nawet nie zdążył mnie uderzyć. No, teraz mi tam coś walnął, ale tyle o ile. Dobra. Warto z tymi dziadami walczyć, bo jednak no jest 4,5 stówki expa. To oczywiście taka ilość doświadczenia piechotą nie chodzi. Teraz ciebie tutaj jeszcze bym chciał trzepnąć, to sobie może zrobimy, że tak powiem, nadpis tak zwany, ok, bo to nie ma sensu kolejnego slotu marnować. No, on się zanim odwróci, to już będę miał to z czaszki. Dobra, i na glebę zaraz z tobą.
Dobra, poszło bez większych... Tam jest następny. Matko, autentycznie z ręką na sercu nie pamiętałem, że tutaj tyle tych dziadów jest. Do tego też zajdziemy tak od pleców. Bo on musi mieć chwilę, żeby się odwrócić i właśnie skastować sobie, czy też założyć sobie spela. Dobrze. No i pięknie. Tak, tutaj warto jednak zwiedzać. Ślicznie. Jak tam z expem? No naprawdę bajecznie wchodzi tutaj exp. Dobra, tu mamy co? Korzeń leczniczy. Miksturka, aż dziw bierze, że takie rośliny właśnie jak ziela lecznicze czy serafis tutaj, mój ukochany, rośnie na takich lodowych płaciach. Widocznie są to rośliny, które dostosowują się do praktycznie każdego klimatu, czy też właśnie takiego zimowego i ten, i umiarkowanego, więc fajnie. Tutaj raczej na górce nic nie będzie. Tak, oczywiście te wszystkie kwatery tamte jeszcze muszę poprzeszukiwać, nie wiem czy w tym odcinku się wyrobię, wątpię. Aha, tu kolejne jaszczuroczłeki, czyli trzeba się troszeczkę podleczyć. No, powiem wam, że zaczynają mi ubywać te eliksiry. I to troszeczkę zaczyna mnie martwić. Tu nie ma nic. Dobra, jaszczuroczłeki to tam easy. Fajnie, 700 expa do przodu. Bo jeszcze będziemy mieli takie mikro zadanie związane z Sylwiem. Tam kolejny... Nie, moi drodzy, no nie naprawdę nie pamiętam, żeby tyle tego dziadostwa było. Tyle tych lodowych golemów, naprawdę. Dobra, teraz zabijcie ognika, no super. Ale się udało go trafić. I właśnie nie wiem, czy te ogniki nie wywołują Access Volation, tak więc lepiej może ich nie zabijać. One podobno tam wywołują właśnie te błędy wszelkiego rodzaju. Więc najwyżej ognika trzepnę z jakiejś kuli ognia z daleka. Dobra, teraz ciebie tutaj. Zdążysz mi tutaj walnąć? Nie. Nie zdążysz mnie zamrozić, więc jest dobrze. No chodź. No. Okej. Ale powiem wam, że no lepsze miejscówki jak na lodowe golemy, no tutaj byśmy chyba nie znaleźli, tak? No tylko lodowa kraina wchodzi w rachubę. Dobra, tu na daszku nie ma nic. Tu jest jakiś samotny kuferek, który oczywiście tylko i wyłącznie czeka na nas. Żebyśmy go opróżnili. Zębate ziele tutaj. Rzadkość, absolutna rzadkość. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, nie. Prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. I mamy co? No troszeczkę tam jakichś podstawowych rzeczy. Jakieś wytryszki, jakieś złoto. Nic szczególnego, nic godnego uwagi. Zresztą już fajne kosy pozbieraliśmy, więc... Tutaj raczej wątpię, żeby te dwie kosy, które zebraliśmy w okolicy właśnie lodowego smoka, coś przebiło. Tu kolejne wilczki. Bajecznie, no wszystko fajnie, fajnie się ekspi, naprawdę spoko. I w sumie nie wiem, czy istnieje jakiś nauczyciel, który mógłby nas tutaj siły poduczyć. Nie wiem, czy przypadkiem Brutus nie uczy nas siły, ale ilu tych punktów może nas nauczyć, to ja naprawdę nie mam pojęcia. Podejrzewam, że nie przebije tego pułapu, który obecnie mamy. Dobra, tu jest czyściutko. Chciałbym tam wejść jeszcze na górę. Jeżeli jest takowa możliwość. Tu pamiętam, jak generał Lee stał i mówił, że się kiedyś zemści na królu. Też był epicki ten dialog. Czy wejście tutaj jest w ogóle możliwe? No tutaj nie podskoczymy. A tu... Tu być może coś by się dało, dałoby się chyba tutaj wleść. Tak przy dobrych wiatrach jakby człowiek troszeczkę... O właśnie. Ale czy coś wyżej wskoczymy? Warto by było tutaj pokombinować trochę, nie? Być może jakieś ciekawe fanty będą? Albo tutaj po tej górce? Po tej drugiej stronie? Może właśnie tu? Oj! Czekajcie, żeby teraz nie spać z rowerka. Tu jest w ogóle coś, jakiś kuferek, ale to za chwilkę. Oj, chyba nie. Albo no człowiek musiałby mieć chyba akrobatykę nauczoną. Ale wiecie co? No spróbujemy. No przecież co tam? Warto sprawdzić. Pewnie można się dostać, ale trzeba mieć skilla, którego ja nie posiadam. No właśnie. No trochę bez sensu. Jeszcze raz. A jak nie, to trudno. Damy sobie z tym spokój. Dobrze, cyk. I jeszcze raz, bezimienny. No, już myślałem, że dasz radę, ale... Ale nie, dobra, mniejsza z tym. A ja tu teraz nie wejdę?
Oj, dobra, wczytajmy się. Nie będę kombinował, nie chce mi się tracić czasu na takie bzdurki. Chociaż kusi, no gdybym tutaj miał akrobatykę, być może bym doskoczył. Nie, on się ześlizguje, być nie da rady. Tam podejrzewam, coś ciekawego może być, ale no już nie kruszmy kopii, bo nie ma o co. Dobra, teraz sobie otworzymy ten kuferek. I znowu muzyczka nie gra, nie? To scena robiłem. Bałaganu, no trudno. Dobra. Okej. Czyli co, tego lodowego golema chciałbym tam jeszcze zdmuchnąć. Tutaj też poprzeszukiwać troszkę. Może na następnym odcinku, ale na tym lodowym by mi zależało. Więc zrobię sobie kolejnego save'a. Dzisiaj to w ogóle rekordowa ilość save'ów w tym odcinku. Absolutnie. No, czy zdąży? Nie, nie zamroził. Nie da rady. No. Dobra. I test. Tu jeszcze mam jakąś miksturkę. Czyli co, moi drodzy, całkiem spoko poszło. Nie będę narzekał, nie będę mówił, że nie. Szkoda, że muzyczka nie gra. Tutaj te wszelkiego rodzaju magazyny, w których rezydował Ongiś, Ryżowy Książę, przeszukamy sobie w następnym odcinku. W tym odcinku już się mścić, że tak powiem, nie będę. Zrobię sobie kolejnego save'a. Grunt, moi drodzy, że w tym odcinku udało mi się pokonać lodowego smoka, co mnie przeogromnie cieszy, czyli wszystkie smoki w sumie mamy z Górniczej Doliny załatwione. Bardzo fajnie też, że nie wywaliło mi żadnego błędu typu Access Violation, więc mam nadzieję, że w następnym odcinku też tak pozostanie. No i cóż, moi drodzy, żeby nie przedłużać, w następnym odcinku będziemy sobie dalej eksplorować lodową krainę. No i później zdamy raport Garondowi, co tam się działo. A dalej będziemy myśleć, co tam dalej, nie? Tak więc dalsza eksploracja lodowej krainy będzie miała miejsce w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 12 Kruka. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!